Na relację zaprasza Indeko, producent szaf i garderób na wymiar. Jak tutaj się czujesz, skacząc przed publicznością w letnie Grand Prix? Fajne? No, fajne uczucie. Myślę, że tak. Sporo stresu, nerwów? Nie, podszedłem zupełnie na luzie. Tak, nie mam po prostu walczyć z czołowe lokaty, tylko się moim zadaniem było się dostać. No, mam nadzieję, że się dostanę. Zadowolony jesteś z tego skoku? Tak, ze skoku jestem zadowolony. Zobaczymy, co jeszcze powie zaraz trener, ale ja się cieszę. Dzięki wielkie. Dziękuję. I jak tam, Marcin, czujesz się po tym skoku w kwalifikacjach i w treningach? Zadowolony jesteś ze swoich prób? To się okaże. Nie no, skoki takie jeszcze nie do końca takie, jakbym chciał. Wczoraj troszkę mi się lepiej skakało, ale zobaczymy, no. Będę oczekiwał i mam nadzieję, że po treningach, co było widać, no myślę, że z tymi metrami powinno wystarczyć. No bo tutaj na początku tych okresu przygotowań mówiono, że jesteś w dobrej formie. Czy faktycznie dobrze ci się skacze tego lata? Tak, no myślę, że tak. No, każde skoki mam takie solidne. Myślę, o to chodzi, że mam równe skoki. A czy jeszcze do końca takie dobre, to jeszcze myślę, że trzeba jeszcze trochę popracować. Te nowe kombinezony ci pasują? Na razie nie narzekam, ja się szybko przyzwyczaiłem i myślę, że mi trochę na plus wyszły. No dzięki, życzę powodzenia. Dziękuję. Bartek, ten letni sezon bardzo fajnie zacząłeś. Jak ci się skacze tutaj w Wiśle i ogólnie w tego lata? No tego lata no nie zaczęło się za ciekawie, ale powoli już od krania było coraz lepiej. W Rosji troszkę słabiej, ale teraz już ten skok i drugi treningowy i w kwalifikacjach był już dość dobry. Po tym skokiem być może wywalczyłeś sobie miejsce w drużynie na konkurs drużynowy. Chciałbyś wystartować w tym konkursie? Na pewno chciałbym wystartować w konkursie drużynowym, no ale to zdecydują trenerzy, no i wtedy będziemy wiedzieć. Czy trudno się skacze w tych nowych kombinezonach? To znaczy, ja się już zdążyłem przyzwyczaić i dla mnie to nie ma teraz większego jakiegoś problemu. Ja mi się już dobrze skacze. Jak oceniasz warunki tu w Wiśle na skoczni dzisiaj? No nie są za ciekawe na pewno. Dość mocno wieje wiatr i to są problemy, bo jak się nie dostanie wiatru z przodu, to jest naprawdę ciężko odlecieć. Dzięki wielkie i powodzenia. Nie, dziękuję. Letnia Grand Prix rozpoczyna się tu w Wiśle. Jak ty się tu czujesz na tym etapie przygotowań do sezonu i jak oceniasz te skoki dzisiejsze? A dzisiejsze skoki nie były takie złe. W sumie dobrze mi się zaczęło skakać, przylecieliśmy z Rosji, myślałem, że jakieś kłopoty będą, nie było źle, także oceniam pozytywnie. Zadowolony jesteś ze skoków w tych nowych kombinezonach, czy wolałeś stare? Wiadomo, lepsze były stare, ale te też nie są najgorsze jak na razie. Nie masz problemów z dopasowaniem czy czymś takim? Nie, w powietrzu jedynie trzeba się utrzymać, a resztę wszystko okej. Myślę, trudno dzisiaj się skacze przy tym wietrze? No na buli jest taki przeciąg, nart się nie czuje, dopiero później jest ciąg pod narty. Jaki masz cel, jeśli chodzi o tutaj konkurs ten indywidualny w Wiśle? Na razie trzeba się dostać do konkursu, a później walczyć o punkty. Dzięki, powodzenia. Dzięki. Jak no pewnie nie jesteś za bardzo zadowolony z tego dzisiejszego dnia w swoim wykonaniu. No powiem, że mam taki lekki niedosyt do tych moich skoków. Taki mam problem na progu, nie mogę dopchać odbicia, trochę mi się kolano cofa. Trochę tak po tym upadku, w tym sztam, przekręciłem salto, tak trochę się przeraziłem. No i te takie skoki są takie nie na fulla, tak se odpuszczam. No, boję się pierwszej tej fazy, tej tu nad bólą, że coś znowu mi się stanie. No i takie to nie jest na 100%, takie se odpuszczam. No nie wiem czemu tak jest, ale ta jakość się dzieje. No właśnie, ten upadek to chyba był dosyć groźny, nie? Z czego on wynikał? Co tam się stało wtedy z tym sztamsem? Miałem dobre warunki z przodu. Lewą nartę mi zaczęło ciągnąć, dostała takiego lewego powietrza trochę. No i widziałem, że już nie dam rady tej narty podciągnąć. Tylko już salto do przodu próbowałem kręcić, żeby nie wylądować jakoś na bark, żeby coś sobie zrobić. No, na plecy wylądowałem, obkręciłem się przed bark, ale na szczęście nic się nie stało. Tak. Choć tyle dobrze, ale takie przerażenie, tak jak mówię, takie dziwne uczucie mam. Za
cały czas jeszcze walczysz troszeczkę z tym jakby takim strachem przed skakaniem dalekim? No, myślę, że tak troszeczkę, no. Przeraziło mnie trochę, ale pomału będę do tego wracał i myślę, że teraz będzie coraz lepiej już. I te skoki i tak są już lepsze niż były, bo były gorsze, bardziej się bałem, a teraz już widać, że coś to lepiej pcha na tym progu. No i miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Ważne, że się nic nie stało i jesteś zdrowy, nie? No, tak właśnie, no dobrze, że się nic nie stało. No to dzięki, no i życzę, żeby te skoki były jak najlepsze wkrótce już. Dziękuję bardzo, do widzenia. Jak Krzysiek, zadowolony jesteś z tych swoich skoków tutaj w Wiśle? Tak, raczej tak, te skoki były, może nie były jeszcze jakieś takie szałowe, ale okej, okay, no ten drugi trochę nie poleciał, ale tam miałem trochę przeciąg z tyłu na buli, no i teraz się tak nie da odlecieć, jak już. A ten w kwalifikacjach skok to najlepszy był z tych trzech? Tak, najlepszy. Jak cię w tych nowych kombinezonach skacze? Znaczy wolałbym stary, bo jakoś tak bardziej był lotny, a ja to lubię, ale no, trzeba się przyzwyczaić, na pewno ciężko jest, ale da się przyzwyczaić, chociaż trochę krępujące jest. Warunki tutaj dobre do skakania? No trochę kręci. A teraz jest lepiej niż w treningach? No myślę, że tak, no teraz trochę ucichło, nie, tam od któregoś numeru w tej kwalifikacjach trochę ucichło i belkę trzeba było podnieść, więc myślę, że na tą chwilę są równe, no nie wiem jak tam przedtem było. Masz nadzieję na udział w konkursie drużynowym? A to już nie do mnie zależy, jeśli zostanę wybrany, to na pewno dam się wszystko, ale to decyzja trenera. No dzięki w takim razie i powodzenia w sobotę lub w piątek. Nie, dziękuję. Nie wydajesz się niezbyt zadowolony, taki jakiś humor masz słaby po tych skokach, czy coś nie wyszło? No skoki nie są perfekcyjne, chciałoby się, żeby były coraz lepsze, a tu jednak tak stoję troszeczkę w miejscu od tego od początku sezonu. No, staram się robić wszystko, żeby było dobrze, a tu jednak jakiś malutki błąd jest, który przeszkadza odlecieć dużo dalej. Miałeś sporo problemów na kontynentalnym z dyskwalifikacjami, tym razem były nerwy? Teraz nie było nerwów, kombinezon jest pewny, trzeba wierzyć w to, że jest pewny, jak się idzie z taką świadomością, to się przechodzi, nie można się bać. Czego brakuje, żeby te skoki były takie dalekie, jakbyś chciał? Dobrego lotu, bo na progu są skoki w miarę dobre, tylko dobrego lotu brakuje, dobrego poukładania się w powietrzu. W takim razie tego życzę ci, żeby było w sobotę. Dziękuję, postaram się, że jest.